Witam Państwa ponownie. Jesteśmy na antenie telewizji w Polsce, w centrum wydarzenia. Dzieje się rzeczywiście bardzo dużo, bo przenosimy się teraz, drodzy widzowie, do Nowogardu na Pomorzu Zachodnim, na konferencję szefa IPN-u, doktora Karola Nawrockiego, bowiem tam będzie się dzisiaj działo bardzo dużo ważnych rzeczy. 1944 roku w moskiewskim radiu ogłoszono manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, który także powstał w Moskwie i był aktem zdrady komunistów w obliczu Polski, która kończyła swoje zmagania w II wojnie światowej. Był aktem zdrady komunistów z Komunistycznej Partii Polski i oddaniu Polski strefie wpływów Związku Sowieckiego. Komuniści nie tylko zabrali nam wolną i niepodległą Rzeczpospolitą, ale po roku 1945 robili wszystko, aby naszą narodową duszę, nasze umysły i naszą świadomość poddać lobotomii, poddać chirurgicznemu zabiegowi naszej świadomości i powiedzieć, kim jesteśmy, i zabrać nam naszego ducha. Dlatego w całej Polsce po roku 1945 pojawiły się pomniki, pomniki ahistoryczne, pomniki kłamstwa, pomniki pogardy dla ofiar i trybutu dla sprawców. Taki obiekt propagandowy powstał także tutaj u państwa w Nowogardzie i został odsłonięty w 55. rocznicę bolszewickiej rewolucji, która sprawiła, że komunizm zabił, zamordował na całym świecie 100 milionów ludzi. Tak, w rocznicę bolszewicką odsłonięto ten obiekt propagandowy w Nowogardzie. I chciano nam, także państwu współczesnym i kolejnym pokoleniom Polaków wmówić, że od 1410 roku, od Grunwaldu do Berlina do roku 1945 obowiązuje nas braterstwo broni z Rosją. To braterstwo broni, które płynie z tego pomnika, nie zauważa 123 lat rozbiorów Polski spowodowanych także przez Rosję carską. Z tego pomnika nie dowiecie się państwo o pięknym zwycięstwie Polaków nad bolszewikami w roku 1920. Tymi bolszewikami, którzy przez trupa Polski chcieli zniszczyć Europę. To jest braterstwo broni, które nie uwzględnia blisko 200 tysięcy żyć Polaków zamordowanych w wyniku operacji antypolskiej NKWD. I ten obiekt propagandowy nie powie państwu zgodnie z historyczną prawdą, że II wojnę światową wywołał Hitler ze Stalinem w wyniku tajnego porozumienia, które znamy jako Ribbentrop-Mołotow. Czy to jest to braterstwo broni, które mówi o 17 września 1939 roku, kiedy Sowieci atakowali nasze ziemie wschodnie? Drodzy państwo, to jest braterstwo broni, które Sowietom kazało zabić blisko 22 tysiące polskich oficerów i podoficerów w Katyniu. Braterstwo broni strzału w tył głowy polskim bohaterom, a po roku 45 to pomnik, który powinien mówić o gwałtach i niszczeniu polskich miast, także niszczeniu Nowogardu już po ustaniu działań wojennych, a o tym nie mówi. Właśnie dlatego, że jest ahistoryczny, jest trybutem dla sprawców, jest pogardą dla ofiar, od dawna nie powinno go tutaj być. Ale jak państwo wiecie najlepiej, ten proces był długi. Państwo protestowaliście, za co jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej bardzo wam dziękuję. Poprzedni burmistrz nie zgadzał. Poprzedni burmistrz, pan Czapla, nie zgadzał się na to, aby to sowieckie truchło zginęło z przestrzeni polskiego, dumnego, pięknego miasta, jakim jest Nowogard. Dopiero nowy pan burmistrz wyraził na to zgodę, pan burmistrz Wiart, za co chciałem serdecznie panu burmistrzowi podziękować.
Drodzy Państwo, wyrazy podziękowania należą się także dzisiaj posłowi, a wówczas wojewodzie pomorskiemu, panu Zbigniewowi Boguckiemu i zastępcy pana wojewody, którzy ten proces wspierali. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy mieliście odwagę do tego, aby protestować. I na sam koniec, drodzy Państwo, muszę to powiedzieć. Wydaje nam się, że sprawa obiektów propagandowych w przestrzeni publicznej polskich miast jest kwestią tylko przestrzeni publicznej i architektury miejskiej. Tak nie jest. Wy to wiecie najlepiej, bowiem pod tym obiektem propagandowym w Nowogardzie w XXI wieku uczniowie brali udział w uroczystościach z okazji wybuchu II wojny światowej. Pan burmistrz Czapla zwoływał tu kolejne pokolenia Polaków, aby mówić im, że tak wygląda historyczna prawda, a wiemy, że tak nie wygląda. Dlatego dość dla obiektów sowieckiej propagandy w Polsce wolnej, niepodległej i demokratycznej, która wypełnia swoje obowiązki wobec przeszłości i wobec przyszłości. Dzisiaj realizujemy polskie prawo, realizujemy polską ustawę z roku 2016. Niech żyje wolna i niepodległa Polska. Dziękuję. Dziękujemy panu prezesowi. Szanowni Państwo, teraz głos zabierze burmistrz Nowogardu, pan Michał Wiatr. Panie prezesie, to wielki zaszczyt dla Nowogardu, że jest pan dzisiaj z nami. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, pan prezes powiedział wszystko, jeżeli chodzi o historię. Natomiast ja jestem burmistrzem Nowogardu, wybranym w demokratycznych wyborach, właśnie po to, żeby podejmować decyzje. Czasami trudne, czasami skomplikowane. Ta decyzja to nie była łatwa decyzja. Natomiast z tego miejsca chciałbym wam powiedzieć, że dla mnie Nowogard ma być nowoczesnym miastem, ma być funkcjonalnym miastem, ma być miastem przyjaznym dla mieszkańców. Dzisiaj za chwilę dojdzie do zburzenia tego pomnika, ale chciałem was zapewnić, że w tym miejscu już niedługo powstanie piękna fontanna, na którą wszyscy czekacie. Mój poprzednik zaprojektował fontannę w miejscu, która nie powinna powstać, nie może powstać. My szukaliśmy takiego rozwiązania z możliwościami właśnie przed IPN. IPN, który powiedział, że możemy zrealizować dwie rzeczy naraz. Z jednej strony usunąć ten pomnik, który niestety... Za chwilę zapewne zobaczą Państwo, jak wygląda samo wyburzenie, a my jeszcze na moment połączymy się z naszym gościem, europosłem Prawa i Sprawiedliwości, panem Tomaszem Tobiaszem Bocheńskim. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie pośle, jak dużo jest w Polsce jeszcze takich pomników, które czekają wciąż na wyburzenie, by nie zakłamywały tej historii bardzo bolesnej dla narodu polskiego, kiedy to władza sowiecka niemal w każdym mieście takie pomniki stawiała? No, na szczęście po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości bardzo wiele pomników, bardzo wiele nazw ulic zniknęło z przestrzeni publicznej, a były to pomniki i nazwy, które promowały zbrodniczą, najkrwawszą ideologię w historii ludzkości, czyli komunizm. Niestety samorządy, w których rządzi obecnie Koalicja Obywatelska bądź Lewica, sprzeciwiały się procesowi dekomunizacji, choć on jest oczywisty i konieczny, aby wyrugować z przestrzeni publicznej kłamstwo, aby przestać szerzyć ideologię, która była zbrodniczą. Przez ostatnie 8 lat udało się zrobić wiele, ale niestety nie wszystko. I symbolicznym przykładem jest niestety miasto stołeczne Warszawa, w którym nadal mamy ulice, aleje Armii Ludowej, inne ulice, które promują bohaterów komunizmu, bądź też odwołują się do dziedzictwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
powinno to zniknąć z naszej przestrzeni, jeżeli chcemy być wolnym, niepodległym państwem, które szanuje swoją historię, a komunizm ocenia właściwie jako zbrodniczy ustrój siłą narzucony Polsce po 1945 roku przez Stalina. To może na moment jeszcze powróćmy do samego momentu wyburzenia tego pomnika. Jak państwo widzą, za chwileczkę tutaj koparka swoją siłą i całą mocą użytą zburzy ten znienawidzony pomnik sowiecko-stalinowski, który przez tyle lat niestety stał po prostu w Nowogardzie. Tak, już państwo widzą, za chwilę ten pomnik runie. O, słyszymy właśnie entuzjazm mieszkańców. A my powracamy do naszego gościa na moment. Teraz przeniesiemy się za ocean, gdzie nastąpiła zmiana, jeśli chodzi o rezygnację prezydenta Joe Bidena z ubiegania się o stanowisko, o reelekcję na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Króciutko i potem jeszcze wrócimy na chwilę do Nowogardu. Tak, jeżeli chodzi o, nawiązując do upadającego pomnika, to polskie serce raduje się, kiedy ruscy żołnierze i sowieccy żołnierze padają w ten sposób. A wracając do tematu wyborów na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, który to temat jest niezwykle istotny, dlatego że to jest urząd o największej władzy na świecie i prezydent Stanów Zjednoczonych wpływa na to, co się dzieje na wszystkich kontynentach i to jest jedno z najbardziej odpowiedzialnych stanowisk w wolnym świecie, to widzimy, że mamy do czynienia z pewnym kryzysem demokracji, kryzysem również polityki informacyjnej w Stanach Zjednoczonych, bo przez lata i przez miesiące wszystkie media, politycy demokratyczni, media liberalne mówiły nam, że Joe Biden jest w świetnym stanie zdrowia. Lekarze Białego Domu twierdzili, że nic mu nie dolega i może sprawować swoje obowiązki. Ostatnie kilka tygodni pokazało intensywnej kampanii wyborczej, jak nieprawdziwe były te stwierdzenia. Joe Biden wycofał się z tego wyścigu. To dobrze dla partii demokratycznej, ale to też pokazuje, jak poważnym i jak groźnym dla demokratów jest kandydatura Trumpa. Wiemy, że prawdopodobnie nominację może uzyskać Kamala Harris, która była do tej pory wiceprezydentem. Osoba o bardzo lewicowych poglądach. Osoba, która zaliczyła bardzo wiele wpadek wizerunkowych w ostatnim czasie. Nie była dobrze ocenianym wiceprezydentem, także widać wyraźny kryzys w partii demokratycznej, co zwiastuje, że możemy mówić z pewną dozą prawdopodobieństwa o dużej szansie Donalda Trumpa, ale pamiętajmy, wybory amerykańskie są nieprzewidywalne, jeszcze kilka miesięcy kampanii wyborczej przed nami i trudno dzisiaj wyrokować ostatecznie, kto zwycięży. Będziemy z pewnością to śledzić bardzo uważnie. Przenieśmy się może jeszcze do Europarlamentu. Niedawna kandydatka na szefową Komisji Europejskiej, która ubiegała się o reelekcję, Ursula von der Leyen, zdobyła po raz kolejny to stanowisko 401 głosem deputowanych, pomimo dużych zastrzeżeń co do sprawowania przez nią tego urzędu, pomimo wielkich zastrzeżeń dotyczących też jej decyzji związanych z przepływem kapitału, mam tu na myśli cały kontrakt szczepionkowy. Chciałabym, żeby pan naszym widzom nieco uchylił tajemnicy, jak doszło do tej reelekcji. No tutaj jest to bardzo kontrowersyjny wybór w głosowaniu tajnym przez europosłów, dlatego że dzień przed głosowaniem Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie, w którym jasno stwierdził, że
Komisja Europejska pod rządami pani Ursuli von der Leyen złamała prawo, ukrywając treść umów na zakup szczepionek w czasie epidemii COVID. Już wielokrotnie o tym media światowe pisały, że było to bardzo nietransparentne, a pani von der Leyen najprawdopodobniej wydawała miliardy euro, ustalając pewne warunki kontraktów dla nas wszystkich jako Europejczyków za pomocą SMS-ów. Jej kandydatura była bardzo kontrowersyjna i spotykała się z krytyką, w szczególności z krytyką prawicy, w szczególności z krytyką polskich eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości za politykę, jaką ona prowadziła. To jest osoba, która jest odpowiedzialna za Zielony Ład. To jest osoba, która jest odpowiedzialna za polityczne prześladowanie demokratycznie wybranych rządów, takich jak rząd premier Szydło, rząd premiera Morawieckiego czy rząd Orbana na Węgrzech. To jest osoba, która realizuje interes najsilniejszy. Interes niemiecki, interes francuski, interes holenderski, a nie przejmuje się interesem polskim czy krajów Europy Środkowej i Wschodniej. To jest osoba, która gdy była ministrem w rządzie Angeli Merkel, to właśnie ten niemiecki rząd mówił, że projekt Nord Stream 1 i Nord Stream 2 to projekty biznesowe niemiecko-rosyjskie. Zatem nie jest to osoba, która powinna pełnić tak ważne stanowisko, a przewodnicząca Komisji Europejskiej to jest gigantyczna władza. To są naprawdę setki miliardów euro, które są rozdysponowane latami. Także niestety widać, że środowiska lewicowe bardzo mocno zwarły szeregi w Europarlamencie, dlatego że w tej kadencji jest więcej przedstawicieli prawicy niż było wcześniej. Zatem to spowodowało konsolidację po stronie lewicowej, zatem socjaliści, zatem liberałowie, zatem zieloni i w końcu Europejska Partia Ludowa, w której częścią jest Platforma i PSL, zwarły szeregi po to, żeby przegłosować Ursulę von der Leyen ze strachu przed tym, co jest konieczne w Unii Europejskiej, czyli głębokie reformy, które sprawią, że ta struktura administracyjna będzie działała tak, jak zamyślili to ojcowie założyciele i nie będzie prześladowała takich państw jak Polska. Czy jest jednak szansa na zmianę kursu Zielonego Ładu, na odwrócenie tych wszystkich paranoicznych rozwiązań, które niestety biją w europejską gospodarkę i w obywateli państw, wielu państw Unii, między innymi w Polsce? No tutaj niestety jestem bardzo umiarkowanym optymistą, jak nie realistą, dlatego że Ursula von der Leyen jasno powiedziała, że chce kontynuować tę swoją politykę i za to kupiła głosy od zielonych i od lewicy. Chcą dalej walczyć z klimatem na poziomie europejskim. Pamiętajmy, że z klimatem można walczyć, ale globalnie. Jeden kontynent nic nie zmienia. Ona dalej chce iść w tym kierunku i cała nadzieja tak naprawdę w obywatelach Unii Europejskiej, w wyborach, jakie będą się odbywały, w wyborach we Francji, w wyborach prezydenckich w Polsce, w wyborach do Bundestagu w Niemczech i wielu innych wyborach, które mamy po drodze, aby zatrzymać marsz liberałów i lewicy i aby siły prawicowe przejmowały jak najwięcej rządów w Europie, bo to doprowadzi do sytuacji, w której komisja zmieni swoją politykę. Mamy bardzo dużą reprezentację prawicy w Europarlamencie. Ona, myślę, że pomimo różnych dzielących nas kwestii będzie głosowała spójnie przeciwko Zielonemu Ładowi i przeciwko tego rodzaju rozwiązaniom. No, ale to nie zmienia faktu, że w tym momencie niestety Komisja Europejska będzie szła dalej wytyczonym kursem, czyli centralizacja Unii, czyli więcej uprawnień dla silniejszych, słuchanie się Niemiec, Zielony Ład, walka z klimatem i dalej eksperymenty, które mogą doprowadzić do gigantycznego kryzysu ekonomicznego na całym kontynencie, ale przede wszystkim w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. A co się stało z Giorgią Meloni, która miała tutaj pomóc siłom prawicowym, by uniemożliwić tę wygraną Ursuli von der Leyen? No, głosowanie było tajne. Eurodeputowani Giorgi Meloni, Włosi, bracia włoscy, stwierdzili, że głosowali przeciwko pani Ursuli von der Leyen. Nigdy tego nie sprawdzimy i nie dowiemy się, jak było. Choć niewątpliwie Giorgia Meloni zajmuje dwuznaczne stanowisko. Z jednej strony krytykuje von der Leyen i krytykuje partię głównego nurtu europejskiego, a z drugiej strony próbuje w tym nurcie być drugą nogą. To jest skomplikowana figura, która powoduje, że czasami takie osoby jak von der Leyen są wzmacniane. Ja mam nadzieję, że
mimo różnych perturbacji gospodarczych we Włoszech i różnych kwestii politycznych, które tam się odbywają, jednak Włosi będą mieli twarde stanowisko przeciwko von der Leyen i przeciwko Komisji Europejskiej, która nam się rysuje no, naprawdę smutno i uda się w najbliższych miesiącach poprowadzić politykę europejską w taki sposób, aby ona była z większą korzyścią jednak dla Europy narodu. Panie pośle, jeszcze na zakończenie chciałabym, abyśmy powrócili do tej sytuacji z Nowogardu, bo to bardzo ważne wydarzenie, że relikty propagandy sowieckiej znikają jednak z polskich miast. Tutaj doskonale państwo widzą właśnie ten pomnik w Nowogardzie. Dziś został wyburzony, a mieszkańcy się cieszą, bo będą mieli przepiękną fontannę. Czy w polskim społeczeństwie jest ta świadomość, że te pomniki powinny jak najszybciej z polskich miast zniknąć? A myślę, że bardzo duża część społeczeństwa na to długo czekała i się bardzo raduje, oglądając, kiedy takie obeliski, które promują nie tylko zbrodniczą ideologię, ale również podkreślają jakieś więzi z Sowietami, z komunizmem i z Rosją, one upadają. To jest bardzo radosny dzień. Przypomina się dzień, kiedy pomnik Dzierżyńskiego upadał w Warszawie i inne zbrodnicze pomniki. To jest dopełnienie pewnej odpowiedzialnej polityki historycznej. Pamiętajmy, że Rosjanie mają taką filozofię, że te tereny, które uważają za swoje albo za swoją strefę wpływów, oznaczają właśnie symbolicznie za pomocą pomników, za pomocą różnego rodzaju innych symbolicznych przesłanek. I to, że upadają takie obrzydliwe pomniki, które promują żołnierzy, którzy przynieśli nam niewolę, żołnierzy, którzy doprowadzili do tego, że Polska znalazła się za żelazną kurtyną, którzy doprowadzili do najpierw rządów stalinowskich, które mordowały Polaków, mordowały patriotów. Patriotów, tak. Potem do rządów autorytarnych, które trzeba było obalać latami. Aż do 89 roku męczyliśmy się z tą zbrodniczą ideologią. I to, że te pomniki upadają dopiero w 2024 roku jako ostatnie, to też pokazuje, jak zawikłana i trudna była nasza historia, ale też daje promyczek nadziei, że zmierzamy we właściwym kierunku. I tutaj stawiam kropkę. Moim i państwa gościem był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński. Dziękuję bardzo pięknie, a z państwem spotkam się za kilka chwil. Zostańcie z nami.